Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał tak zwaną ustawę medialną. Dziś został mianowany prezesem telewizji publicznej Jacek Kurski i no, nie milkną komentarze, opozycja, media mainstreamowe próbują wytworzyć takie wrażenie, że mamy do czynienia ze zawłaszczeniem mediów publicznych przez jedną opcję. Powiem tak, ja nie jestem zachwycony tym, że w 30-paromilowym kraju minister musi mianować prezesa telewizji publicznej, minister skarbu, i nie jestem zachwycony takim wrażeniem, że standardem jest wymiatanie jednej ekipy zabarwionej politycznie przez inną ekipę zabarwioną politycznie. Ale zwróćcie uwagę na kilka faktów. No, wczoraj jakby w wigilię decyzji o powołaniu Jacka Kurskiego miał miejsce audycja Jana Pospieszalskiego w telewizji publicznej, w TVP Info, w której dyskutowano tę kwestię, ten temat. Widziałem ścierające się stanowiska, widziałem ludzi o radykalnie różnym podejściu do tej rzeczywistości, do tego faktu, do tego zjawiska. A parę dni wcześniej oglądałem program Tomasza Lisa, w którym widzieliśmy teatr jednego aktora, w którym wszyscy mieli to samo zdanie, wszyscy przedstawiali PiS jako jakąś no, zbrodniczą szajkę rządzącą Polską. Z tego powodu uważam, że mimo wszystko gorzej nie będzie, a może być lepiej. Ta nowa telewizja może być bardziej zrównoważona, może jednak uwzględniać różne punkty widzenia, wpuszczać inne opinie do studia. Z tego, co się orientuję, Jacek Kurski chce postawić na młodych dziennikarzy, niekoniecznie bardzo kojarzonych politycznie. No, jeszcze raz powtórzę, gorzej nie będzie. Ta ekipa, która przez ostatnie miesiące zafundowała nam gigantyczną, straszną jazdę. Jazdę na gonki na rząd, jazdę na gonki na partię rządzącą, także na gonki w gruncie rzeczy na wyborców prawicy. No, na pewno standardy ściągnęła w dół, po prostu no, do samego dna. I każda nowa ekipa będzie ekipą lepszą. Mam wrażenie, że zawsze prawica jednak się bardziej otwierała na inne opinie, inne poglądy. Z tego tytułu paradoksalnie z Jackiem Kurskim politykiem, nie chciałbym, żeby polityk w teorii takim idealnym modelu był prezesem telewizji publicznej, a mimo wszystko sądzę, że Jacek Kurski polityk wyciągnie tę telewizję na wyższy poziom, zrobi z niej coś, gdzie będą toczyły się realne dyskusje o Polsce. Mogę się pomylić, ale w tej chwili gotowbym się nawet założyć, że tak będzie. Nic nie przebije tego czarnego obrazu, który przez ostatnie tygodnie oglądaliśmy. Ja się czułem przez telewizję obecnie kończącą swój żywot, czy przez ekipę kończącą swój żywot, autentycznie obrażany. Myślę, że nowa ekipa obrażać nikogo, żadnej grupy, żadnego środowiska społecznego czy politycznego nie będzie.